Pobity i poparzony 8-latek z Częstochowy walczy o życie. Matka i ojczym znęcali się nad nim fizycznie. Postawiono im zarzuty. Dziecko z rozległymi obrażeniami ciała, w tym poparzeniami na jego znacznej powierzchni, trafiło w poniedziałek do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, gdzie wciąż przebywa w śpiączce farmakologicznej. Stan chłopca wciąż ocenia się na zagrażający życiu. Nie oddycha samodzielnie. Wszystko przez charakter obrażeń, który odniósł. Chłopiec ma poparzonych około 25% powierzchni ciała, do tego ma liczne złamania. Taki stan zdrowia powoduje, że obecnie najbezpieczniejszą formą dla niego jest właśnie śpiączka farmakologiczna. Tym bardziej, że chłopczyk co kilka dni przechodzi i będzie jeszcze przechodził zabiegi operacyjne w naszym szpitalu. Jest to związane przede wszystkim z koniecznością wyczyszczenia tych ran oparzeniowych. Reasumując, stan zdrowia dziecka jest w dalszym ciągu ciężki. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie postawiła zarzut 35-letniej matce i 27-letniemu ojczymowi chłopca. Dawidowi B. zarzucono m.in. znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad 8-latkiem poprzez bicie go i kopanie po całym ciele oraz przypalanie papierosami. Zarzuty usłyszała również matka chłopca, która złożyła wyjaśnienia i przyznała się do zarzucanych jej czynów. Dawidowi B. prokurator zarzucił, że 29 marca usiłował pozbawić życia swojego 8-letniego pasierba, polewając go wrzątkiem i umieszczając na rozgrzanym piecu węglowym. W ten sposób spowodował u pokrzywdzonego ciężkie obrażenia ciała w postaci oparzeń głowy, klatki piersiowej i kończyn. Przesłuchany przez prokuratora Dawid B. przyznał się do popełnienia tych przestępstw i odmówił złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Magdalenie B. prokurator przedstawił zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz udzielenia pomocnictwa mężowi do znęcania się nad dzieckiem. Pomocnictwo polegało na niereagowaniu na zachowania męża i nieudzieleniu pomocy synowi. Tłumaczyła to strachem przed reakcją mężczyzny. Wobec obojga zastosowano środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu. Dawidowi B. grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności, Magdalenie B. do 10 lat. W zakresie sprawowania opieki nad pozostałymi dziećmi Magdaleny B. Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi postępowanie opiekuńcze.